Cześć, witajcie. Dzisiaj jestem bardzo gościnny w rejonach Bartka. Jak wiecie, Bartka spotkaliśmy w Holandii. Tym razem jesteśmy, że tak powiem, u niego w pracowni, gdzie powstaje od podszewki wszystko, co Bartek tworzy. Także Bartek, dzisiaj spróbuję wam trochę opowiedzieć. Ja przy okazji to nagram, jak to wygląda w ogóle, bo zawsze mnie to ciekawiło, jak on to robi, co ciekawego robi i mamy okazję się spotkać w Polsce, także Bartek, oddaję głos. Cześć, witam was wszystkich. Witam was przede wszystkim u siebie w pracowni i na rybach, na których byliśmy. No niestety tak średnio udanych, ale byliśmy. Fajnie, że wpadliście do mnie też do pracowni. No dzieje się tutaj, nie jest tu jakoś super składnie i pięknie, bo tu cały czas pracuję. Tutaj wszystko powstaje, to na co łowicie. Mam masę produktów od gum małych, sandaczowych, po gumy wertikalowe do wertikala, czy pelagika, cykady, woblery i tak dalej, więc no dzieje się tu trochę, roboty jest w niemiarę, ale cieszy mnie to, że możecie na to łowić i przede wszystkim jak przysyłacie fajne zdjęcia. Chłopaki tutaj też jakby łowią na moje przynęty, łowimy i w Polsce i za granicą, także to jakby napędza nas do pracy. Co? No mam tutaj trochę tych przynęt, może wam pokażę mniej więcej część swojego asortymentu, który jest dostępny i gdzieś tam w internecie i w sklepach. Także co, no może od gum zaczniemy, które niedługo będą, znaczy one są już łowione drugi czy trzeci sezon, ale dopiero teraz będą większej ilości sprzedawane. Klenik 10,5 cm. Typowa sandaczowa przynęta, ona całkiem zaprojektowana jest przeze mnie, jest bardzo wąską przynętą, bardzo dobrze sprawdza się na sandaczach czy okoniach. Występuje, tam chyba będzie 10, około 10 kolorów. Jest bardzo, bardzo duży wybór kolorystyczny. Są też z brokatem jakieś tam warianty, są malowania naturalne, bardziej wariacje jakieś kolorystyczne, są też takie ładne różowo, zielone. Także możecie sobie wybrać, jest pełna gama. No i robię też większe gumy na szczupaki. Są gumy 18 cm. Są gumy też większego kalibru, które produkuję. To jest klejn 24 cm, wykonany z miękkiego plastizolu. Bardzo dobrze się sprawdza. Są wąskie przynęty, które ładnie pracują na boki, ale mimo swojego korpusu pracują drobno ogonem. To tyle jeśli chodzi. Aha, jeszcze no bym zapomniał, bo to jest jedna z jakby z wiodących przynęt. Tutaj macie akurat nowy kolor. Guma Vert 190, wykonana do połowu wertykalnego czy tam pelagicznego, jak ktoś łowi. Można nimi łowić też z ręki na główkach trójkątnych. No co, sandacz głównie, szczupak, tak, wszystko jak łowimy w pionie. No to jest jakby taka główna guma, którą najwięcej produkujemy, najwięcej sprzedajemy. No i występuje w bardzo wielu kolorach, są naturalne, są też jakieś inne wariacje kolorystyczne. Do tego oczywiście produkujemy główki, które są wykonane całkowicie, już pokażę wam może bliżej. Wykonane są całkowicie i zaprojektowane przeze mnie. Każde oczko, jak widzicie, jest przesunięte tak, aby ciężar utrzymywał naszą gumę w poziomie, tak jak to ma być w wertikalu czy tam w peladziku. Tutaj też jest 8 kolorów, aż 4 gramatury od 35 do 65 gram, także pełen wybór. No co jeszcze, jest masa różnych woblerów, których już dzisiaj nie będę wam pokazywał, bo jest ich naprawdę dużo. Mogę wam pokazać ewentualnie jeszcze cykady. Cykady do łowienia w rzekach czy na wodach stojących o drobnej, dość drobnej pracy w 2 gramaturach. Tutaj macie cykadę holograficzną, wykonaną właśnie na takiej folii holograficznej. Wszystko ręcznie malowane, ręcznie ustawiane jest w rzece. Tu macie dekor okonia. Bardzo dobrze sprawdzają się na boleniach, na sumach i sandaczach. To jest bardzo dobra przynęta. Przede wszystkim można nią pracować w różnych partiach wody, na różnych głębokościach. Co przede wszystkim, słuchajcie, jest fajne, że Bartek robi to z pasji. To jest coś takiego, co rzadko się spotyka, że naprawdę robi to z pasji. Widać to, żyje tym.
każdą z tych przynęt, że tak powiem, testuje, jak nam gdzieś wysyła, czy coś próbujemy razem, to też wspólnie rozmawiamy o tym, staramy się tam coś dograć, coś przegadać, więc ma o tym pojęcie i to procentuje tym, że wie, co trzeba zrobić, żeby te ryby łowić, więc słuchajcie, jeżeli chcecie takie przynęty, jeszcze nie znacie, a gdzieś tam słyszeliście, odezwijcie się oczywiście do Bartka, on wam przekieruje tutaj kontakt, pod filmem zostawimy link, przebiję wam chwilę jego pracownię i co, lecimy nad wodę, trzymajcie się. Tak jest, pozdrawiam, na razie. Trzymajcie się, do zobaczenia.